Witam Tomasz Sielewo. Panie Tomku, trudno powiedzieć, że grał pan szczególnie ambitnie, bo przyznam, że na tle waszej drużyny... Grał pan, ale na tle waszej drużyny trudno kogokolwiek specjalnie wyróżnić, no bo poziom tej ambicji był po prostu niesamowity. Tak, to prawda. Mamy wyrównany skład i każdego dnia ktoś inny pokazuje jakąś taką ekstra cechę i staramy się to zawsze uwypuklić. Ktoś ma dobry mecz, po prostu rzuca i nie starają się grać na niego podają. Także to jest u nas, wydaje mi się, największa siła, że nigdy nie wiadomo, kto zaskoczy. A że mamy ustawioną dobrze taktykę, to każdy ma szansę się pokazać. I trener daje szansę zawodnikom, gra szerokim składem. To jest ważne w takich meczach, gdzie gramy dzień po dniu, to jest praktycznie najważniejsze. Bo zawodnicy wchodząc z ławki, którzy mają swoje minuty również, są po prostu przyzwyczajeni do grania, nie są zaskoczeni tym, że są na boisku. Dlatego no, kto nie wejdzie, dodaje z siebie 100% i skutecznie to robi. Także no, to jest bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Robert Skiwniewski. Nie będziemy szczegółowo analizowali twojej gry, bo mogę zdradzić, że zrobił to już trener Emir Mutavcic, który wymienił ciebie właśnie jako jeden z trzech głównych powodów, dla których Polfarma zdobyła Puchar Polski. Serdeczne gratulacje, jak najbardziej zasłużony tytuł MVP. Ja chciałbym wrócić do sytuacji z pierwszej kwarty. Anvil zaczął znakomicie. Wydawało się, że nie pozbieracie się po tym piorunującym uderzeniu na początku meczu, a jednak wzięliście się w garść i w pierwszej kwarcie był w zasadzie remis. Jak to zrobiliście? Wydaje mi się, że za bardzo nerwowo podeszliśmy do tego spotkania. Naprawdę, przed meczem motywowaliśmy się nawzajem. Widzieliście opaski na głowach, naprawdę to jest fajne, jest atmosfera, super, świetnie, nagle przychodzi mecz i trzeba to wszystko odłożyć na bok i grać na 100% skoncentrowanym. I tu mieliśmy może problem, że myśleliśmy o tych sprawach, ale na szczęście ten był czas, uspokoiliśmy się, wszystko wróciło na właściwy tor. Wydaje mi się, że doświadczenie niektórych zawodników, spokój pozwoliło nam powrócić tego spotkania i skutecznie go wygrać. Bardzo ważna była też sytuacja w czwartej kwarcie, kiedy Anvil praktycznie zniwelował całą waszą, w pewnym momencie 17-punktową przewagę. No i wtedy widać było, jak ważny jest pański spokój. No, podobna historia lubi się powtarzać. W Starogardzie, gdy graliśmy z Anvilem, też tą przewagę roztrwoniliśmy. Anvil nawet, nie wiem, pamiętam, wyszedł na prowadzenie, czy był remis po 15-punktowej przewadze, ale tak samo dzisiaj. Spokój, opanowanie, koncentracja, właściwe selekcje zagrywek pozwoliły znowu wyjść na prowadzenie i dociągnąć to prowadzenie do końca. Gratulujemy, dziękujemy i bardzo proszę o pytania. Czy są pytania? Bardzo proszę. Może do obydwu zawodników, dzisiaj spora część widowni jednak ze Starogardu. Czy czuliście się grając praktycznie jak u siebie? Tak, czuliśmy się tak podczas meczu u siebie, ponieważ bardzo duża grupa kibiców przyjechała ze Starogardu i tu myślę, że można śmiało powiedzieć, że połowa tego pucharu należy się kibicom. I tu z tego miejsca myślę, że w imieniu całej drużyny mogę podziękować kibicom, którzy nas wspierają od początku sezonu, mimo niepowodzeń na początku. I no, świetnie nas opiekowali. Poza tym no, publiczność gdyńska jest bardzo też kulturalną publicznością, również potrafi stworzyć atmosferę. No i udało się naszym zagłuszyć kibiców Anvilu. Chociaż oni też mieli swój udział i też trzeba im podziękować, bo też wykonali swoją pracę, jeśli można to tak nazwać. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy, nie będziemy panu dłużej zatrzymywać.